Katechizm poręczny. Czyli. Rozmowy z Księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Kochani, katechizm poręczny kolejny. Zanim oddam głos panu Pawłowi, by przeczytał i czytał w ogóle przez całą audycję państwa pytania, jedno ogłoszenie, ja je powtórzę, bo. Sprawa jest bardzo delikatna. Ja od czasu do czasu, a niekiedy nawet kilka razy w jednego dnia, dostaję list od Państwa. Tak nieraz ktoś pisze długi list, opisuje wszystko, jakąś sytuację rodzinną, małżeńską, narzeczeńską, z wychowania dzieci. Kochani, nie da się mailem odpisać i prowadzić dyskusji. Ja musiałbym takich dyskusji naraz prowadzić z 50 albo z 80, gdzie już bym się zupełnie pogubił i na nic innego nie miał czasu. Więc ja wiem, że odpisuję, staram się jakoś w miarę grzecznie, proszę mi wybaczyć, ale to nie jest na mailowanie temat. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, żeby nie, nie przesyłać takich osobistych pytań. Nieraz jakieś krótkie, jakieś takie, które może być, służyć jako ilustracja dla problemów innych ludzi. Jak Państwo widzicie w katechezmie proszę, próbuję y, podjąć, ale niektórzy piszą taki właśnie długaśny list i piszą, proszę, nie zaproszę o tylko, odpowiedź tylko listem. Albo nawet nieraz ktoś napisze list ręką ludzką, pisane, jak to z Panem Pawłem mówimy, czy ktoś świecki, czy jakaś tam gdzieś siostra, proszę nie czekać na odpowiedź, bo, bo to się po prostu nie da. To wymaga osobistego spotkania, nieraz wielu spotkań. Albo sekretarza, takich Albo nie mamy, sekretarza. Kiedyś tak. pamiętam, że jakaś pani napisała mi list na temat właśnie, że się tak czuje samotnie i nie może znaleźć porozumienia z otoczeniem. Ja odpisałem, że no, no, no może małżeństwo, może zakon, może coś Ja napisało. mnie nie zrozumiał, jestem mężatką, tylko że właśnie w rodzinie jestem taka samotna. A ja tłukłem ten list z 45 minut. Gdyby ona siedziała naprzeciwko mnie, już po jednym zdaniu bym mnie skorygowała. To, to, jest, to jest takie rozmawianie, rozmawianie listami, bardzo, bardzo trudne. Także niektórzy piszą pytanie tylko nie do radia, tylko indywidualnie. No nie da się, kochani. Ja tylko przyjmuję pytania do radia i tutaj próbuję jakoś na nie, na nie odpowiadać. I tak jak już mówiłem, nie na wszystkie. Także bardzo proszę się nie dziwić, że może ktoś czeka na pytanie, ono nie jest tutaj odczytywane. Ja nieraz informuję, a nieraz nie informuję o tym, że ono nie będzie czytane. Częściej nie informuję choćby z tych powodów, że często dostaję ze strony radia maila, a wtedy ma nie ma adresu za... nadawcy. Mhm. Dlatego też proszę proszę nie czekać. Niekiedy ja się zastanawiam długo, czy to pytanie wejdzie, czy nie wejdzie. Niekiedy muszę dokonać pewnych redukcji. No Proszę mi dać taki przywilej się na, na niego zgodzić. To, to dla dobra słuchaczy, żeby te pytania były ciekawe, interesujące wszystkich, nie jakieś bardzo, bardzo wybiórcze. To w ramach wstępu przypomnienie. Yy... Przepraszam wszystkich, jeśli ktoś się poczuł urażony, że ja pisałem do księdza pół dnia list, bo naprawdę nieraz zostały bardzo rzeczowo opisy, a dostałem jedno zdanie, nie odpowiem, mi ksiądz. No proszę wybaczyć, nigdzie się nie zobowiązywałem, że będę odpowiadał, a jako ksiądz wolę prowadzić na ten temat rozmowy w cztery żywe oczy. Dobrze, to teraz list Anety i tutaj dokonaliśmy chyba za. Lekkiego przesunięcia, tak. gdyż list Anety, zaraz Państwo posłuchacie jaki jest problem. Ja konsultowałem ze specjalistami i, do, i mam na świeżo tą konsultację w głowie, więc nie chcę jej zapomnieć i dlatego poprosiłem Pana Pawła o przywilej dla tego listu. Tak więc tutaj nieco ponad dwa tygodnie skoczyliśmy do przodu, ale potem wrócimy do 29 października, bo list Anety jest z 14 listopada. Mam 23 lata, postanowiłam napisać do księdza, ponieważ mam problem. Rok temu poznałam chłopaka. Na początku była to zwykła koleżeńska znajomość, lecz od 10 miesięcy tworzymy już oficjalną parę. Mój problem polega na tym, że ja jestem katoliczką, a on prawosławnym, i nie wiem, co to z nami będzie, jeśli ten związek się utrzyma i założymy rodzinę. Mój chłopak jest tak samo za swoim kościołem, jak ja za swoim, nikt nie chce ustąpić w kwestii na przykład, w jakiej wierze mamy dzieci wychowywać swoje przyszłe. To jest moim największym problemem. Normalnie chciałbym wychować się w Wierze Katolickiej, bo jesteśmy większością i chyba takiemu dziecku byłoby łatwiej, ale dla niego prawosławie jest tak samo ważne, jak dla mnie Kościół. Kwestia druga, on chyba sobie nie wyobraża wziąć ślub w Kościele katolickim, a ja do cerkwi nie pojadę, no bo jak to, żeby Panna Młoda jechała do Pana Młodego? Nigdy. Czy da się to jakoś połączyć? Jakie są rozwiązania w kwestii ceremonii ślubnej? Jak to się odbywa? Czy można to jakoś połączyć? To znaczy, aby ceremonię prowadził popi, ksiądz katolicki, jak jest z przyjmowaniem komunii świętej. Czemu nie mogę jej brać w cerkwi, a mój chłopak u mnie, skoro chodzi o jednego Boga i jedno ciało? Kwestia trzecia, co do wychowania dzieci. Czy one same mogą wybrać, do jakiego kościoła przynależeć, jak podejść do tej sprawy? Nawet jeśli bym wybrała wychować dzieci w prawosławiu, to ja nic nie rozumiem, co oni mówią nam przy święty, bo to jest język starosłowiański, nawet żegnają się inaczej i my inaczej. Ja i mój chłopak jesteśmy młodzi, pewnie niedojrzali, mało rozsądni, by podjąć jakieś decyzje, ale o tym trzeba rozmawiać i przede wszystkim znaleźć kompromis. Ale jaki? Ja bardzo chcę znaleźć ten kompromis już teraz, nie chcę się później rozczarować, nie chcę go stracić, ponieważ bardzo go kocham. Czym się kierować, żeby obie strony czuły się spełnione, a ja nie chcę się rozstawać? Chcę tylko naszego szczęścia. Mam rozumie, mam nadzieję, że ksiądz mnie zrozumiał, a przynajmniej po części. Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź. Może nie mam do kogo się zgłosić, a to mnie strasznie męczy. Może, może po części. Proszę Państwa, pierwszym od strony prawnej, jak to wygląda. Taki ślub może być wzięty, jeśli on prawosławna i, przepraszam, katoliczka i prawosławny, może być wzięty i w kościele katolickim i w cerkwi. Oczywiście w cerkwi za zgodą biskupa, zgodą dla o, w strony katolickiej. Może pojechać do cerkwi ksiądz katolicki, może przyjechać do kościoła katolickiego duchowny, prawosławny. Oczywiście nie mogą koncelebrować przy świętej. Przysięgę musi odbierać tylko jeden z nich. Nie może ich dwóch naraz odbierać przysięgi małżeńskiej. Także podział jest nieraz taki, że jeden oczywiście celebruje ten, w którego kościele to się odbywa Eucharystię. Drugi na przykład może powiedzieć homilię. Natomiast rada taka jest, księdza, którym się konsultowałem, który siedzi w temacie, żeby wtedy robić bez mszy świętej, tym bardziej, że no, tak jak mówiliśmy tu nieraz w katechizmie, nie powinno przyjmować się komunii w katolicka strona w cerkwi, bo to oni zrozumieją jako przejście do kościoła i odwrotnie, jeśliby goście prawosławni przyjechali do kościoła katolickiego i zobaczyli swojego kuzyna krewnego prawosławnego, co przyjmuje tu komunię, to by powiedzieli o przeszedł do kościoła katolickiego więc lepiej takiego zamieszania nie robić i lepiej żeby ślub był bez mszy świętej wtedy a komunię świętą można być na przy świętej rano na przykład i sobie przyjąć żeby to było takie pełne sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem także a jeśli co do dzieci no to teoretycznie strona katolicka powinna powiedzieć że będzie wychować dzieci po katolicku zobowiązać się a strona niekatolicka powinna wiedzieć że wie o tym co strona katolicka przysięgła czy zobowiązała się, ale oczywiście strona niekatolicka, prawosławny pan mógł być, a ja też chce wychować dzieci w swojej wierze, no to może jedno dziecko w jednej, drugie w drugiej. Teoretycznie biskup może wyrazić zgodę, że ktoś nie będzie zobowiązany do, do podjęcia takiego zobowiązania. To trzeba z księdzem biskupem rozmawiać i, i przekonywać dam do swoich racji, swoich konkretnej sytuacji. Także tyle od strony takiej możliwości prawnych, że tu są pewne możliwości, żeby to obie strony jakoś tak pogodzić. Natomiast, no proszę Państwa, jest pytanie o przyszłość takiego małżeństwa, skoro przed ślubem już tu, jak to by powiedzieć, obie strony idą w zaparte. A, jeszcze no też ksiądz, z którym rozmawiałem, powiedział, że logiczniej rzeczywiście jest, jeśli w tej sytuacji ślub byłby w kościele katolickim, bo jest to ślub Panny Młodej, to oczywiście Pan Młody zazwyczaj jedzie do, do Panny Młodej, choć dziś już to nie jest tak mocno przestrzegane. Ale jest problem. Proszę państwa, na początku jest fascynacja drugą osobą, jest fascynacja ciałem, psychiką, no nowością, poznawanie. I może te sprawy wiary odchodzą trochę na bok, chociaż w tym przypadku one jakoś nie odchodzą, są mocne. Natomiast proszę mi wierzyć, że potem się zaczną różnice, że jedziemy do ciotki, bo jest Boże Narodzenie, Boże Narodzenie było tydzień temu. A w ogóle to ty, jak w każdej kłótni może Pasia, ty, ty, ty prawosławny, ty, ty ze wschodu, ty, a ty katoliczka, ty od tego papieża i tak dalej. No proszę państwa, a te rzeczy mamy mocno w genach. No tak, tak. To znaczy. Na starość już fascynacja erotyką minie, fascynacja wspólnymi wyjazdami w góry minie, fascynacja rozmowami przy kieliszku wina minie, która teraz jest, fascynacja chodzenia za rękę minie, a zostanie twoja matka, to kiedyś powiedziała, a twój ojciec, a twój dziadek, to kiedyś mi pamiętam. A co wyście robili z katolikami? A my? A co wyście z prawosławnymi robili? Bardzo przepraszam, no ale... No, historia była pogłatwana. Historia była pogłatwana, a małżeńskie kł... w małżeńskich kłótniach i napięciach, a takowe niekiedy będą, wyciąga się różne możliwo... możliwe strzały w kierunku drugiej strony i w tym momencie ta strzelnica jest niejako powiększona. Proszę Państwa, trzeba bardzo kochać Chrystusa i bardzo kochać Małżonka i małżonkę w tym przypadku. Żeby przejść ponad tymi podziałami wyznaniowymi i podziałami, jakie są między, między kościołami. Myślę, że też jest to zamęt dla dzieci, no bo. No, oczywiście. Mamy Boże Narodzenie, jak to ksiądz powiedział, a za dwa tygodnie mamy znowu Boże Narodzenie. Jak to powiedzieć dzieciom? To się Czy, oczywiście da wytłumaczyć. Da się wytłumaczyć. Ale, ale dzieci jednak funkcjonują w, w świecie, który jest podzielony, prawda? Oczywiście, że tak. No właśnie, tata idzie do cerki, mama idzie tu, to który jest Bóg, gdzie ten jest Bóg, a to dzieć, dzieć, dzieciom się spodoba tata, bo kupi zabawkę, to się dzieci zrobią prawosławne, zna tatę się obrażą, pójdą do kościoła tutaj. A w kościele katolickim to jest fajna siostra, czy przytula, o prawosławnych poptach nie przytula. Proszę Państwa, ja zawsze mówię, o ile tak można powiedzieć, że takie małżeństwo ma o 10% utrudnioną sytuację. To tak jak małżeństwo, które tak, mieszka z teściami. Delikatne szacunki. 10, że... No tak, to ma Pan rację, Panie Pawle, że ja tego nie wyliczałem na kartce. To tak jak małżeństwo, które mieszka z teściami w małym pokoiku. Oni mają 10% szansę? To tak jak małżeństwo, które w których jest właśnie różnica kulturowa. No, uh -huh. to, to uh -huh. jest... Narodowościowa czy jakakolwiek. Państwo idą. wiecie, jak w Polsce, gdzie oni razem kochają 24 grudnia i 25 grudnia i te same kolendy i pasterkę i tu są rozdźwięki. Niedawno uh -huh. mi ktoś mówił, jak rodzice jechali na, na pasterkę. Pamiętam, jak się kłócili, proszę księdza. Dlatego trzeba być mądrym, roztropnym. Autorka listu pisze, czym się kierować. No, no Z roz, roztropnością i rozsądkiem. I Proszę państwa, o ile dobrze pamiętam, w internecie są takie dyskusje i świadectwa kobiet i mężczyzn, Którzy zawierali właśnie związek małżeński między muzułmanem, muzułmaninem a katolicką stroną. I poczytać warto sobie te doświadczenia. Czy właśnie doświadczenia różnego rodzaju kontaktów prawosławno-katolickich, tych damsko-męskich. No jest to, jest, jest to trudne. Teraz list kolejny. Tutaj Agnieszka pyta o zachodni kościół i wschodni kościół. Nie spotkałem się wcześniej z takim podziałem i mogłabym się pomylić tutaj. No właśnie, to jest, jesteśmy odłączony. w temacie, ja krótko, żeby nie, 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 nie mylić jakoś to z, z encyklopedii, schizma wschodnia, niekiedy zwana wielką, jest to rozłam chrześci między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. Państwo wiecie, no był Pan Jezus, potem zaczęły powstawać gminy, potem się te gminy rozrastały przez wieki. Yy, czasy apostolskie, czasy patrystyczne, czasy wczesnego średniowiecza i Kościół się zrobił już tak wielki. Tych gmin było tyle, biskupów było tyle. Nie było takiej łączności jak dzisiaj. Dzisiaj proszę Państwa każdy biskup może się ze stolicą apostolską skontaktować. W w sekundy dosłownie, a wtedy, zanim, zanim oni przez tych posłańców sobie wysyłali te listy, bulle, poza tym kolosalna różnica między wschodem a zachodem, różnica w organizacji kościoła, w kulturze, w języku. Oni się często już nie rozumieli nawzajem, mieli inne obyczaje. No, i już potem jeszcze cyrli metody, jeszcze inne pisma, prawda? No. Oczywiście, że tak. I... No a poza tym, ile było na przykład w czasach piastowskich, ile było chyba cztery biskupstwa w Polsce w ogóle. No. Dlatego w 1054 roku doszło do rzeczy no, gorszącej ekskomunikowanie przez papieża Leona IX patriarchy Konstantynopola Michała I Cerulariusza, w rewanżu który ekskomunikował cały Kościół Rzymski jego głowę papieża. Wielką schizmę wschodnią poprzedziły dwie inne, schizma Akacjusza 484 i schizma Focjusza 861. Bezpośrednią przyczyną był spór o filiokwę, problem teologiczny pochodzenia ducha świętego, ale rozłam miał podstawy w pogłębiających się różnicach kulturowych, politycznych i językowych między Bizancjum a Kościołem Rzymskim. To były takie problemy jak rywalizacja między Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefę wpływów w Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie, różnice religijne, Kościół Wschodni odrzucał część dogmatów rzymskich, czy różnice organizacyjne I liczne próby pojednania nie dały efektów i pierwszym ważnym krokiem w tym względzie okazało się dopiero wzajemne zniesienie klątw będące dziełem papieża Pawła VI i patriarchy Atena Gorasa w 1965 roku dopiero te klątwy zostały zdjęte no ale kościoły zostały podzielone i są bardzo blisko siebie teologicznie i duchowo ale jednak podzielone List z 29 października. Napisał go chyba Francesco. Tak mi się przynajmniej wydaje tutaj. Dwa pytania. Słuchałem księdza nagrań archiwalnych. W jednym z nich słuchacz zadaje pytanie, czy nie istnieje rodzaj mniejszego zła, gdy popełnia się masturbację, niż by miał swój popęd rozładować na przypadkowej kobiecie. Nie myślę o gwałcie. Nie jest tak trudno spotkać gdzieś łatwe dziewczyny, na przykład dyskoteka. Odpowiedź księdza była, że Kościół nie przyjmuje rodzaju mniejszego zła. Nie rozumiem tego w tym konkretnym przypadku. Dla mnie to oczywiste. sturbując się niszczę własną osobę, a w przeciwnym wypadku jeszcze kogoś. To może panie Pawle i dalsze, bo to się, no się tak wszystko Dobrze, tutaj składa. Dobrze. To jeszcze drugie pytanie. Mhm. Z tego co wiem, mogę się mylić, wtedy proszę o wyjaśnienie. Kościół nie poparł zestrzelenia samolotu z zamachu 11 września na World Trade Center. Bo czemu? Bo trzeba wierzyć ci do końca w cud albo załóżmy taki przypadek, wiadomo, że samolot jest porwany, że za niedługo uderzy w jakiś budynek i co, zestrzelić czy nie? Co na to kościół? Podobnie w przypadku, gdy facet jest nieuleczalnym impotentem, nie może zawrzeć ślubu, bo jak kiedyś ksiądz powiedział, nie można zakładać cudu. To jak to jest? Proszę Państwa, więc tym mniejszym złem. Yy, zło. Dla człowieka, jak Jezus mówił, o może ten przykładam. Jezus powiedział, jeśli ktoś spojrzał pożądliwie na kobietę i już z nią popełnił cudzołóstwo. Czyli to jest to samo zło. Jeśli pragniesz kobiety w sercu, a na przykład nie możesz mieć żadnej kobiety, ale gdyby tylko była, gdyby tylko się taka chętna trafiła na seks, to bym to zrobił, to popełniasz taki sam grzech, jak już byś ten seks zrobił. Zło jest tako samo, takie samo w twoim sercu. Ale skutki skutki są rzeczywiście inne. Proszę państwa, to tak jakby ktoś powiedział: "Podłożyłbym chętnie bombę pod Pałac Kultury", tylko nie mam bomby. To ty już popełniłeś taki grzech, jakbyś ją podłożył. To samo zło, ale skutki rzeczywiście, Bogu dzięki, żeś nie podłożył, bo nie ma skutków wysadzonego Pałacu w Kultury, czyli zło w sercu jest takie same, ale skutki są mniejsze. To jest pierwsza zasada. Kościół nigdy nie powie: "Rób zło". No to zrób już to mniejsze, tylko Kościół zawsze mówi: w przypadku na przykład masturbacji i cudzołóstwa, że staćcie na opanowanie ciała, jeśli chodzi o masturbację. Nieraz jest sytuacja, jak na przykład ta z tym samolotem, czy jedzie ktoś samochodem i wpadł w poślizg. I wszystkie prawa fizyki wskazują na to, że nastąpi uderzenie. I teraz w przystanek czy w latarnię? No to wiadomo, że w latarnię lepiej uderzyć, bo już nie było wyjścia. Tak samo jak leciał ten samolot, jeśli, jeśli by leciał samolot, który na pokładzie którego jest 200 osób, leciałby w dom, w którym mieszka 1000 osób. Już nie, nie ma możliwości skrętu. Nie ma. Jest taka sytuacja. No to wiadomo, że te 200 osób już na pewno zginie, uderzając w ten dom. Ale jeszcze można ocalić te tysiąc, zestrzeliwując ten samolot. Oni już, w pewnym sensie można powiedzieć, oni tak już nie żyją ci w tym samolocie, ale jeszcze się ocali ten tysiąc. Czyli w tym przypadku można wystrzelić. Ale nigdy Kościół nie powie... No tak, skoro chcesz zabić yy, swojego sąsiada, to może go tylko potorturuj z godzinę, co? Proszę Państwa, Wy też byście się na to nie zgodzili. Żadna kobieta, gdyby mąż przyszedł i powiedział, wiesz, po prostu Cię tak spiorę po gębie, słuchaj mężu, to może byś mnie tylko bił po włosach, tu w głowę, żeby nie było śladów, no i bij mnie po plecach. Nie, każda z was powie: Absolutnie nie będziesz mnie bił, zadzwonię po policję, ucieknę ci, ale nie zgodzę. Albo żono, czy mogę bić dziecko? No, no to, to bij sobie dziecko, czy mogę trochę molestować córkę? No tak, ale może bez aktu seksualnego. No to jest absurd, proszę państwa, bo nas stać na to, żeby się, żeby się powstrzymać. Czy to jest brak wiary? że my zestrzeliwujemy samolot, o ile byśmy go zestrzeliwali, on leci już właśnie w ten dom, gdzie mieszka tysiąc ludzi, bo, bo nie mamy wiary i trzeba liczyć na cud. Proszę Państwa, na cud zawsze możemy liczyć, bo Pan Bóg może taki samolot powstrzymać, albo zmienić prawa fizyki w tym momencie, w, w, na trasie tego lotu. Ale my mamy zawsze się kierować właśnie logiką, prawami i na, na cud możemy liczyć, ale pracować tak i zastanawiać się tak, jakby tego cudu mogło nie być, bo może się nie zdarzyć. No, proszę Państwa, to jest absurd, jakby lekarze przestaliby leczyć, księża przestaliby katechizować, bo powiedzieli, a może młodzież zdobędzie wiedzę wlaną. Proszę Państwa, to nie jest brak ufności, w moc Bożą, kiedy ktoś sobie kupuje apteczkę z lekarstwami, z bandażem, która mu się może przydać kiedyś. To jest głupota, kiedy jest w domu, nie ma kawałka bandaża, proszka od bólu głowy czy termometra do mierzenia temperatury. Nie na tym papież też wierzył mocno w Chrystusa, ale do kliniki Gemelli chodził i miał lekarza, który go, który go badał. A Kościół się nie przeciwstawił zestrzeleniu tego samolotu. Zaraz, a tam w ogóle zestrzelił jakiś samolot? 11 września? Z tego, co pamiętam, to raczej nie. No, my się też nie... No, na nie, pewno nie, nie zestrzelili żadnego nie. samolotu, który leciał nie, no, w No Trzy samoloty uderzyły w, w wieżę, jeden, jeden w Pentagon, w, a trzeci... no to że spal, Bo była spal, bójka, bo Była bójka na, 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 na pokładzie, pokładzie, która skończyła się tym, że do, do uderzenia w kolejny obiekt nie doszło. Ale nie. powtarzam Państwa, gdyby, gdyby rozpędzony autokar jechał prosto w elektrownię atomową, to... Ci ludzie i tak by zginęli w tym autokarze, natomiast chodziłoby o ocalenie miliona ludzi, którzy zginęliby w wyniku eksplozji takiej tą bomby atomowej. Natomiast na zło się Kościół nie godzi, Kościół zawsze będzie mówił, że człowieka stać na dobro w przypadku właśnie pokusy popełnienia grzechu, jaki, jaki, jaki grzech popełnił. Inne mogą być oczywiście skutki, ale bo rzeczywiście, proszę Państwa, jeśli mąż chce, po, przepraszam, pobić żonę, to inne będą skutki, jak uderzy ją w twarz i zmasakruje twarz, niż gdyby ją uderzył no przepraszam, w plece czy w pośladek. To skutki będą inne, ale zło dla tego faceta będzie takie samo. Dlatego nie wolno mu powiedzieć, dobra, to już sobie bij, byle bez śladów. Tylko, tylko ty w ogóle masz nie bić i my się na to nie, nie, nie godzimy. Teraz kolejny list. Napisał go. Tutaj nie ma chyba autora, nie mogę go znaleźć w każdym razie. Um... Księdza poszczególne wypowiedzi na temat przyjaźni pomiędzy kobietą a mężczyzną zmierzają do wniosku, że nie może ona istnieć w formie indywidualnych spotkań, pomijając małżonków, gdy jedno z dwojga ma męża lub żonę. Czyli przyjmuje ksiądz spotkania jedynie w trójkę lub we czwórkę, jeżeli jedna z osób przyjaźniących się ma męża lub żonę, albo dwie, a nigdy w dwójkę. Moje pytanie jest krótkie. Czy tak przedstawione myśli na podstawie księdza wypowiedzi są dobrze rozumiane przeze mnie? Argumenty przeciw dalszym spotkaniom we dwoje znam. A idąc dalej, czyli przyjaźń z inną osobą kończy się wraz z małżeństwem? Jeżeli przyjaźń nie przeradza się w miłość, e, małżeństwo. Tak? Bo zmniejszenie przyjaźni do koleżeństwa, jak ksiądz wie, jest równie trudne, co jego kontynuacja w małżeństwie z inną osobą. To co robić? Ja tutaj oryginalną, że tak powiem. Składnie. Składnie cytowałem. Proszę Państwa, ja też nie do końca rozumiem jakoś, ale spór, spróbuję to powiedzieć. Mianowicie, po pierwsze, jest, moja myśl jest taka. Jeśli między mężczyzną a kobietą pękła kiedyś bariera damsko-męska, erotyczna, ale nawet nieerotyczna. Kiedyś wyznali sobie miłość, otworzyli sobie przed sobą swoje wnętrza, wygadali się tak, to potem zawsze ta bariera już może łatwo pęknąć. To ona już wisi tylko na włosku. I dlatego, że facet spotyka się, będąc żonaty, z dawną swoją sympatią, z którą tam kiedyś chodził, całował się. To nie do pomyślenia. Ale nawet jeśli to nie jest jego sympatia. W ogóle czy mężczyzna może się spotykać z kobietą? Poza plecami żony absolutnie nie jest to nieuczciwe. Tak samo żona. No chyba, że rzeczywiście spotyka się w pracy z jakąś panią, która przychodzi do niego w sprawach biznesowych. Natomiast takie spotkania przy kawie, jakieś już prywatne rozmowy, specjalne umówienia, to bez wiedzy żony i współmałżonka nie można tego robić. Natomiast jest jeszcze taka sprawa, że na przykład żona mówi, a mój stary, co tam z Hanką, a to się spotyka, to nasza kumpela z dzieciństwa. Proszę Państwa, też bym był ostrożny. W każdym małżeństwie następują napięcia mocne, no takich różnych sporów, no właśnie napięć, kłótni, zadajemy sobie nieraz, małżonkowie sobie nieraz się jakoś zranią, no salawi chciałoby się powiedzieć. I teraz nawet taka obecność y, koleżanki ze szkoły podstawowej, czy jakiejś, no, tr trzeba się zabezpieczać, proszę Państwa, bo nagle może coś strzelić. Ja słyszałem takie historie, że, że żona mówiła, jaka ja byłem naiwna. Ten mój mąż spotykał się niby tam weki woził w mojej znajomej. No, znaliśmy się od lat, to przecież to gośka, się wygłupiali coś. A ja dopiero się zorientowałem, że tam coś iskrzy. Proszę Państwa, jak jest serce smutne, jak jest serce zranione, jak jest serce pokłótni małżeńskiej, to nagle może zaiskrzyć. Jedna, jedna strona, i nieraz ten mąż może był Bogu Ducha Winny, przyjechała a znajoma żony, tak winka podlała trochę, tak się wypłakała, taką założyła atrakcyjną sukienkę i, i się stało. Dlatego tu kościół dmucha na zimne. Bo to, proszę Państwa, jest operowanie na gigantycznych energiach damsko męskich Są potworne, znaczy potworne, wielkie energie. I dlatego raczej spotkania zawsze we, 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 we trójkę, we czwórkę, w piątkę, to no jest takie indywidualne. No oczywiście, jak się jedno stanie, jak ktoś, mąż spotka dawną koleżankę z klasy, to, to może sobie iść na kawę, tylko powiedzieć od razu to żonie powiedzieć, swoje kochanie, no spotkają tam... Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ja tutaj dam porównanie na temat życia zakonników i sióstr zakonnych. Siostry zakonne Powołane do świata, do pracy, żyją wszystkie w tak zwanej klauzurze. Ani my księża, ani goście, ani rodzina, kiedy odwiedza siostrę, nigdy nie wchodzi do jej pokoju. Są tak zwane rozmównice. Ktoś powiedział, ojej, co się stanie, o jak ksiądz by odwiedził swoją znajomą dawno, która jest w klasztorze i tam kawę u niej w pokoju wypił, co się stanie. No nie. Proszę Państwa, nawet wejście do czyjegoś domu, to jest wejście w czyjąś intymność. Proszę zwrócić uwagę, że jak przyjdzie do Was Pan po suchy chleb dla konia, to wy go nie wpuścicie od razu do domu. Bo wpuszczenie kogoś do domu to jest jakieś wejście w intymność. Do domu, nieraz kogoś nawet wpuszczamy, ale to w przedpokoju mu każemy stać. Wpuszczenie kogoś do domu to jest to wejście do intymności. Wpuszczenie kogoś do domu wieczorem, a jak już u kogoś się siedzi późno w nocy, to już jest w ogóle duża intymność. Więc tutaj kościół raczej, znaczy tu do, dokumenty kościoła nic na ten temat nie mówią, ale oby, zwyczaje kościoła. I ja to czytałem, takie artykuły wydane w ramach duszpasterstwa rodzin, że uczciwość małżeńska polega na tym, że ja za plecami żony nic towarzyskiego, damsko-męskiego nie podejmuje. Jesteśmy jednym ciałem. Ja mogę powiedzieć żonie, że nie powiedzieć żonie, bo zapomniałem, że sobie loda na ulicy kupiłem, czy że, czy że dzisiaj z kolegami żeśmy o meczu piłkarskim rozmawiali. Nie trzeba małżonkowi wszystkiego mówić, ale spotkanie z kimś, ale telefony, ale rozmowa osobista głęboka, no to już jest taka sprawa, że to trzeba się po prostu, proszę Państwa, trzeba dmuchać na zimne. I, i, i uważać, bo szatan będzie próbował wykorzystać takie sytuacje do tego, żeby, żeby zamieszać zamieszać w małżeństwie. I teraz następny list od Magdy 31 października, to data wysłania tego listu. Tak się złożyło, pisze autorka, że przez kilka ostatnich dni przeżywałem kryzys wiary. Jako osoba samotna od kilku lat modlę się o dobrego męża i nic. Postanowiłam więc zbuntować się i więcej o to nie prosić Pana Boga. I nagle słyszę w kazaniu księdza o ludziach, którzy otulają się płaszczami niepowodzeń i nie chcą już wołać o pomoc do Boga, bo tak im e, wygodnie. Kurczę, przecież to o mnie pomyślałam i wstąpił we mnie nowy duch. Znowu uwierzyłam, że Pan Bóg mnie kocha i czeka na moją modlitwę. Niestety moja radość nie trwała długo, bowiem już wieczorem podczas kazania w kościele usłyszałem, że ci, którzy nie wypełniają woli Bożej, nie będą zbawieni. No to teraz zgłupiałam. Czy jeśli Pan Bóg powołał mnie do życia w samotności, to mam pozostać bierna i nie prosić Go o odmianę swojego życia? Bo będzie to niezgodne z Jego wolą? Czy też powinnam wołać o pomoc, jak biedak z niedzielnej przypowieści, ryzykując przy tym własne zbawienie? Bardzo proszę o wyjaśnienie. Proszę Państwa, no znowu dotykamy tego tematu w tej samotności dla kobiet, dziewczyn 25, 30, 35-letnich i jeszcze więcej. Jak to jest? Proszę Państwa, yy, każda dziewczyna, nawet powołana do zakonu, jest to normalne, że będzie czuła pragnienie i mężczyzny, i my księża też pragniemy bliskości kobiet, nie tylko erotycznej, ale takiej życiowej. No jesteśmy normalnymi facetami. I to, że się tego pragnie, to nie znak, że jestem powołany do małżeństwa. My bardzo, my za szybko często sakralizujemy swoje pragnienia. Ojej, chciałabym mieć faceta, żeby iść z nim starym miastem i żeby mnie trzymał za rękę, no i oczywiście, żeby ze mną współżył i żeby mieć dziecko i tak mu obiad nawet zrobić i tak głowę na ramieniu. Proszę Państwa, no każdy tego chce. No to jest w ogóle fantastyczna sytuacja. Co nie znaczy, że to od razu jest moje powołanie, że ja tego chcę. Oczywiście mam, jeśli ktoś odczuwa, że bardzo by tego chciał, ma prawo się modlić. Ale jeszcze, proszę Państwa, to, co ja często powtarzam, zbadajcie siebie mocno. Wy wszyscy młodzi mężczyźni, młode kobiety. Czy coś we mnie nie jest jakimś, przepraszam, defektem, jakimś niedokończeniem w, w kreowaniu osobowości, w kreowaniu dojrzałości, co sprawia, że no, nie, są, moim zdaniem są ludzie, którzy tego nie widzą. Ja tutaj prawie w każdym katechizmie jakieś przykłady podaję, więc może tym razem sobie daruję. Ale iść kogoś zapytać. Słuchaj, ja się ma przyjaciela, słuchaj, wiem, że ty za mnie, że się ze mną nie ożenisz, bo to jesteśmy z różnych parafii, że tak powiem. Słuchaj, czy ja myślisz, że się na żonę nadaję? Ale walnij szczerze. Ktoś powie, ty, no co ty, z twoimi różnymi zagrywkami, ty, uchowaj panie. Swoją, swoją gadatliwością, swoim niepokojem, swoją złośliwością i odwrotnie. Dziewczyna powiedziała, chłopaku, ty, czy ty, ty tupnąć, a ty uciekasz, no, ty, ty, ty. Naprawdę jakoś warto to sprawdzać w miarę możliwości, czy to jest tylko problem, że... Czy to Pan Bóg mnie powołał do samotności, czy, czy ja odstraszam Nawet może? Nie wiem, czy ta metoda jest skuteczna, proszę księdza, bo jeżeli. To jest jako jedna z wielu metod. Ale no, trzeba też zbadać intencje tej osoby, którą się pyta, prawda? Dlatego nie jednej warto. Chociaż wiem, że to tak dużo w, w otoczeniu się nie ma. No ale to, to, proszę księdza, bez względu na to, takie pytanie, zadanie takiego pytania wymaga bardzo dużej odwagi. Proszę państwa, ja państwu powiem tak, ja jestem ksiądz, ja jestem od spraw bożych, od duchowości. Nieraz, nieraz kogoś nie znam, ale nieraz by mi chłopak czy dziewczyna dodał odwagi i powiedział, proszę za ksiądz mnie tak trochę widzi, jak już trochę księdza opowiedział sobie, mówię, jak ksiądz ocenia? Jak czy ja się nadaję? Nieraz miałbym ochotę powiedzieć coś dziewczynie i chłopakowi na temat stary, stary, weź ty spójrz w lustro, stary, kurs tańca, kurs karate, orla perć, Par, trochę wakacji na puszkach i konserwach i ogórki krakusa i kocherek i woda i wyprowadzić się od mamy. To punkt pierwszy i przyjść za rok. prawda? Ja się nieraz boję, że kogoś urażę. Może to jest właśnie też, też paradoksalnie tutaj mówię o sobie, że jestem niedojrzałem jeszcze do końca księdza i nie mam tej odwagi, żeby to komuś powiedzieć. Ale, ale jeśli ktoś naprawdę sprawdza swoją dojrzałość i wychodzi mu, że jest dojrzały, że troszczy się o swoją kobiecość, męskość i prosi Boga, a Bóg nie daje, no to, no to Bóg jest Panem. Proszę państwa, my nie dość, że często sakralizujemy swoje pragnienia, że to już jak ja chcę, to tak na pewno jest, to jeszcze my Panu Bogu narzucamy. No. Chyba są niektórzy ludzie, którzy mówią: Panie Boże, albo facet, albo ja dziękuję za to całe chrześcijaństwo, albo znajdę żonę, albo ja Ci dziękuję w ogóle za zbawienie, za tę komunię, eucharystię, to dziękuję. Ja to mogę brać, ale jak pierwszy muszę mieć dziewczynę. I tu się zaczynają schody, bo Bóg jest Bogiem. I to On będzie decydował. Świat bardzo rozkręcił to, że miernikiem, miernikiem bycia facetem kobietą jest partner. Tutaj będzie list, może go dzisiaj zdążymy przeczytać, jak nie za tydzień, że ktoś pisze, pieniędzy mam 18 lat i jeszcze nie mam chłopaka. No jest... Tragedia. Ja chciałem powiedzieć dziewczyno, czy do chłopaku, już nie pamiętam skąd jest ten list. Graj w piłkę, chodź po górach, chodź na koncerty, chodź do teatru. Przepraszam, teraz już, już, jak są te walentynki, to już te dzieciaki po 10 lat. Moja partnerka, moja partnerka, myśmy z moją partnerką klocki Lego ustawiali, i mojej partnerce się zgubił klocek i żeśmy się on na tym tle pokłócili. No dramat, ludzie. Przepraszam, takie osobiste wyznanie. Kiedyś, kiedy miałem 17 lat, 16, 17, przeczytałem w gazecie, że poszukują kandydatów na motorniczych. Od 18 roku życia. I mnie tknęło, być motorniczym. W ogóle to fajnie tak jeździć. Ja te, ja te torowe takie tematy to mam bliskie w sercu. I powiedziałem do mamy, mamo, a gdybym tak przestał, szkołę zostawił, tam się kiedyś skończył w przyszłości. I poszedł na motorniczego. I pamiętam odpowiedź mojej mamy, synku, bądź jak najdłużej młodym, wolnym człowiekiem. Jeszcze będziesz miał tych pensji na głowie, jeszcze będziesz miał tych kłopotów zawodowych. Moja mama wtedy nie wiedziała, że ja będę księdzem, ja zresztą też. Ale spotykaj się z kolegami, grajcie w piłkę, wygłupiajcie się, jedzcie na spływy kajakowe. Póki ja żyję i mam siłę, to ja ci zarobię jakoś na te pieniądze, na, na te wszystkie Twoje potrzeby. I to jest prawda, proszę Państwa. A teraz już piętnastolatek partnerka. Stamtąd zerwałem, stąd mam nowy związek. Na oku mam jeszcze kogoś innego, bardzo interesującą kobietę. Na litość boską. Pograjcie w nogę. Pobawcie po, po się w strzelanego. Eee, w Zorro się pobawcie. W Ivanhoe się pobawcie. Przepraszam, teraz są to już różne batmany, zapomniałem. Ale nie w od razu to dorosłe życie. I ona ma 16 lat. Zrzucił mnie. Zrzucił mnie dla Pauliny. Normalnie jestem wściekła na Paulinę, że ona mi podebrała faceta. Za wcześnie, za wcześnie I świat to mówi A to jest pierwsza sprawa a Druga sprawa, że kiedy się nieraz mówi takiej dziewczynie A może zakon Ja zaczynam to odważniej właśnie mówić A może zakon Uuu, W ogóle ksiądz tego słowa zakonnica nie, nie wypowiada przy mnie A dlaczego nie A jeśli byś miała być przeszczęśliwa Miałabyś w habicie tańczyć ze szczęścia Dziękuję za takie szczęście w, w habicie, ja wolę prać skarpetki facetowi bez habitu, tylko żeby to... No właśnie, czy to już się zaczynamy robić mądrzy, proszę państwa, więc dlatego nie moja, ale twoja wola niech się stanie i nie marnować życia, bo można mieć 30 lat i powiedzieć, co robiłeś do tej pory przez, przez, przez ostatnie 10 lat. Czekałem na dziewczynę i wkurzony byłem, że jej nie miałem. A wobać, mogłeś tu pojechać, to zrobić, tu napisać, tutaj poznać. Czekałem na dziewczynę, byłem wkurzony, nie marnujmy życia. Można mieć pragnienia, można się o nie modlić, ale ostatecznie Chrystus jest szefem tego przedsięwzięcia. Następny list ujmujemy w dłonie. To jest list od Kuby. Jest taka sytuacja, że jakimś wartem mi się trafiło, że przejmuję po ojcu firmę, i tu się zaczyna problem, bo od wszystkich słyszę, że chrześcijanin powinien zabiegać o skarby w niebie, ale czy nie mogę zarabiać naprawdę dużych pieniędzy jako chrześcijanin? Czy trzeba się umartwiać i żyć skromnie? Ja chcę się cieszyć życiem, a nie zamartwiać. No i jest drugi problem. W firmie pracuje paru panów, którzy lubią sobie wypić w pracy, no i czasem podbierają nam towar, ale mój tata, mimo że o tym wszystkim wie, ciągle ich zatrudnia, a ja szczerze to bym ich zwolnił. Jak rozgraniczyć tu pracę i chrześcijaństwo? Prosiłbym o odpowiedź, jeśli to możliwe. W końcu już pół roku mnie to męczy i nie wiem, jaki powinien być chrześcijanin. Kuba, tak? Autor listu. Dobrze. Kubo, życzę Ci dużej kasy i tylko będziesz miał kłopot, bo trzeba, duża kasa to więcej pracy duchowej wymaga. Że, bo jest niebezpieczeństwo dla bogatych. Jezus mówił o bogatych, że im jest trudno wejść do królestwa, co nie znaczy, że yy, że że jest to niemożliwe, ale jest, jest to po prostu taki plecak, który się ma na plecach i ciężej się z nim trochę idzie. Ale są ludzie bogaci na świecie, którzy o wiele piękniej przeżyli życie niż ci, którzy żyli w skromnym życiu, bo oni ciągle byli rozgoryczeni i pełni porządliwości. Także musi, jeśli się uda zrobić jakąś fortunę, że tak powiem, to po pierwsze będziesz musiał właśnie bardzo czuwać nad tym, żeby ona nie stała się twoim Bogiem. Choć powtarzam, 100 złotych może się stać Bogiem w kieszeni emeryta, czy kogoś ubogiego, czy studenta. No i oczywiście dziękuj Bogu za to, zapraszaj ludzi, dziel się bogactwem, żebyśmy miał piękny dom, to zapraszaj ludzi, karmi. No i oczywiście nie zapominaj o biednych. Absolutnie nie wolno ci wtedy, żebyś fundował jakieś stypendium dla kogoś, stypendia i, i proporcjonalnie do swojego stanu posiadania. Ale oczywiście to jest piękne, kiedy ludzie mają wspaniałe wille i w tych, nawet w tych willach baseny i tylko żeby to nie doprowadziło do nienawiści, zawiści w rodzinach, do takiego, do takiego, zniewolenia. Natomiast co do tych panów, co podbierają towar? No po chrześcijańsku to jest ich upomnieć, raz drugi, ostrzec, a potem oczywiście możesz ich zwolnić w imię sprawiedliwości, bo jak ktoś kradnie, to, to trzeba się przed złodziejami bronić, a poza tym w imię ich dobra duchowego. Pamiętajcie, że wielu cwaniaków wzrosło na dobroci, na pseudo dobroci kogoś innego. A, no tak, on grzesza, niech sobie grzeszy, ale nie chce grzeszy. I wtedy Pan Bóg powie na sądzie ostatecznym, dlaczego Żeś go nie upomniał, dlaczego Żeś nie tupnął nogą. Popatrz, on teraz idzie prosto do piekła, bo Ty Żeś go nie upomniał. Dlatego i w imię tego, jeśli jeden, drugi raz nie posłuchają, to oczywiście masz prawo ich zwolnić. I następny list, który e, podpisany jest słowem autor. E, moje pytanie, czy jeśli modlę się za kogoś w intencji rozwiązania jego problemów z rodziną, to powinienem mu o tym, choćby po to, by wspomóc go psychicznie. E, powiedzieć, czy milczeć na zasadzie niech nie wie lewica, co czyni prawica i zostawić całą sprawę Bogu, zwłaszcza jeśli ta osoba nie jest jakimś szczególnie goliwym katolikiem, a wtrącanie się w jej sprawę mogłoby jej się nie podobać. Do, domyślam się, że modląc się za tego człowieka chcesz mu, sprawić, chcesz mu pomóc, sprawić jakąś radość. No i teraz jest pytanie, musisz to sam wyczuć. Czy mówiąc mu, słuchaj, wiesz, przyznam ci, że nawet się za ciebie modlę, czy go wnerwisz? Czy go wkurzysz, a co się tam modlisz, zostaw, odczep się ode mnie, czy sprawisz mu radość? Wielu ludziom na pewno sprawi to radość. Naprawdę modli się za mnie, no dzięki, jest mi, jest, jest mi miło. Ja tam w Pana Boga za bardzo nie wierzę, ale na, na pewno to nie zaszkodzi. Chodzi tutaj o to, żeby temu człowiekowi pomóc. I ty musisz wyczuć, co mu bardziej pomoże, czy Twoje milczenie, czy, czy nie. Natomiast od Twojej strony. Trzeba się pytać motyw, dlaczego powiem. Czy rzeczywiście chcesz mu pomóc, czy, czy chcesz się przed nim może, może popisać. Ale proszę pamiętać, że fałszywa skromność jest też niekiedy bolesna. Jakaś taka sytuacja wymyślona, proszę Państwa, no ktoś komuś posprzątał przed domem, przychodzi do niego. I nic mu nie mówi, bo on jest taki skromny, że jak lewa ręka daje, to prawa niech nie wie. Rozmawiają, rozmawiają, w końcu tamten się dowiaduje skądś. Słuchaj, to ty mi posprzątałeś przed domem tak. No to czego mi nie mówisz? No słuchaj, jak się cieszę, no przecież ojej, no czekaj, herbatę ci postawię, tak mi jest miło. Ale nie, ja nie, ja nie mówiłem o tym, bo ja jestem skromny. Znam takich ludzi, którzy jakoś tak ostentacyjnie nie chcą się podzielić radością. Ja bardzo przepraszam, to też jest niebezpieczeństwo wpadnięcia w pychę, ale cenię ludzi, którzy przyjdą i powiedzą, słuchaj, to ja ci to ciastko zostawiłem, smakowało ci, ale fajnie, ja ci jeszcze jutro drugie zostawię, niż taki właśnie, co zostawi, ale nie powie, nie, on jest taki skromny i milczący. Nie, ma nie To tu... też może być miłe, to no, taka tajemnicza sytuacja, prawda? Nie, no ale jeśli ona się rozwiąże, natomiast jeśli ktoś do końca życia nie powie, że to on kiedyś pomógł, że to on się modlił, powtarzam, no, jest niebezpieczeństwo chwalenia się sobą, jest niebezpieczeństwo no. wpadania w pychę, ale z drugiej strony taka bardzo wielka powściągliwość, prawda, jak my zaprzeczamy, dobre ciasto upiekło, nie, 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 to ono nie jest dobre, to fajne ciasto, fajnie umie piec ciasta i w ogóle w chwalcie Boga za mnie, że wam takie ciasta piekę. Znaczy, przepraszam, ja nie piekę ciast. Chwalcie państwo, jeśli się podobny poręczny wam podoba. Panie Pawle, nie jest najgorszy nawet, ten katechizm Nie jest chyba Proszę <laughs> państwa, ja to nieraz mówię na naukach. Test, test, test. Yy, styl facetów. Faceci grają w piłkę, któryś z półobrotu tak przyrżnie w poprzeczkę, ale tak przyrżnie, proszę państwa, w poprzeczkę, że ta poprzeczka, cała bramka huczy, aż podchodzi kumpel i mówi nieźle pyknąłeś. Rozumiecie Państwo, on mógłby odpalić tutaj rakiety termojądrowe ale on tylko strzelił z piłki, więc nieźle. Czy facet zajeżdża jakimś po prostu Porsche, 3 litry, pojemność silnika, podchodzi kolega, mówi, niezły wózeczek, prawda? To są te pochwały facetów. Oczywiście mógłbym przyjechać czołgiem T54 albo jakąś panterą czy tygrysem, ale ja przyjechałem tylko Porsche, więc, więc proszę Państwa, katechis, no tak, i sobie, gdybyśmy my z Panem Pawełem chcieli, zrobiliśmy audycję na miarę galaktyki. Naszej, ale my tak sobie tylko katechizmujemy delikatnie. No, e, lepiej ksiądz tego nie mógł Pykamy teologicznie, proszę Państwa. E, ale lepiej, żebyśmy trafili do celu, a nie walili w poprzeczkach. Spróbujemy wobec tego. E, teraz pytanie od Sebastiana. W ramach wykładu Seks, Poezja czy Rzemiosło mówi ksiądz w kontekście Trójcy Świętej o tym, przepraszam z góry za niedokładność cytatu, że syn albo wejdzie do królestwa niebieskiego ze swoimi rodzicami, albo w ogóle. Ksiądz wejdzie do nieba ze swoimi parafianami, albo w ogóle, etc. Przyznam szczerze, że nie rozumiem skąd taki pomysł na swoistą odpowiedzialność zbiorową. Czy mógłby ksiądz na antenie trochę to wyklarować? Tak, trzeba wyklarować. Chyba ja tam rzeczywiście nie powiedziałem precyzyjnie. Mianowicie chodzi o to, że ksiądz, jak wejdzie do nieba, jeśli wejdzie, będzie musiał mieć w sercu swoich parafian. To znaczy w tym sensie będzie razem z nimi, choć być może ktoś z parafian nie wejdzie do nieba. To rzeczywiście nie ma, nie ma albo, albo, wchodzi pięć tysięcy parafian do nieba z księdzem, albo nikt nie wchodzi. Nie, nie, no to, to jest racja. Mamy tu wolny wybór. Mi chodziło tylko o to, że nie wejdziemy sami. To jeśli ktoś w sercu nie ma tych, do których został powołany, ksiądz parafian, matka, dzieci i męża, mąż, żony i dzieci, to nie wejdzie do nieba. Jakiejś wspólnoty swojej? Po tak, po prostu, tak, i to wspólnoty, proszę Państwa, tej, do której jesteśmy powołani, bo to jest trudno kochać nieraz żonę i dzieci, łatwo kochać kolegów i koleżanki w pracy. Natomiast chodzi, mi chodziło o to tych, do których jesteśmy powołani, ale rzeczywiście ktoś z tych, z którymi ja mam tworzyć wspólnotę, może się zbuntować na Pana Boga, wtedy on do nieba nie wejdzie, natomiast ja go w sercu niejako będę miał i wtedy wejdę. To, to dziękuję autorowi pytania Sebastianowi za uwagę. I tutaj kolejny list, podpisany jakoś dziwnie, więc nie będę tutaj czytał, żeby nie przekręcić. W każdym razie autor na pewno będzie wiedział, że to jest jego list. Ostatnio podczas uroczystości Wszystkich Świętych odwiedziła mnie rodzina, to znaczy ciocia i wujek. Zwróciłem uwagę, że na palcu wujek nosi, jak później mi opowiadał, jakiś pierścień Atlantów. Opowiadał o nim z wielką pasją i bardzo wierzył w jego moc i siłę. Później, gdy poszliśmy do kościoła, wujek poszedł do Komunii Świętej. Czy to była świętokradzka komunia? Jak przekonać wujka o tym, że na pierwszym miejscu powinien być zawsze Bóg i to w nim należy pokładać nadzieję, a nie w jakichś prymitywnych pierścieniach? Proszę Państwa, to czy to była świętokradzka komunia, to zależy od stopnia świadomości wujka. Czuję, że ten stopień był niewysoki i to wujka jakoś uratowało, co nie znaczy, że tego stopnia świadomości nie należy mu podnieść. Bo znaczy może tutaj też warto zauważyć, że lepiej może nie usprawiedliwiać takich postaw. Nie, natomiast, nie, to znaczy ja ten, mówię ten, o stopniu odpowiedzialności. No natomiast nie wiemy jaki był. To no czy... nie wiemy, chociaż nie. jak tak znam wujków, to mógł być niewysoki. Natomiast oczywiście jest to pan Bóg mówi: "Nie będziesz miał bogów cudzych poza mną. Nie można służyć Bogu i mamonie, nie można służyć Bogu i pierścieniowi Atlanty. I nie można pokładać ufności jednocześnie w jednym i w drugim. To jest proszę Państwa. Tym bardziej, że ten pierścień ma jakieś odniesienie, nie, nie tylko nie ale wręcz magiczne. Ewidentne, naprawdę. dlatego sam pierścień i samą ideę krytykujemy i mówimy mocno w katechizmie poręcznym, by nie łączyć takich rzeczy. Ja, I wujkowi trzeba coś powiedzieć. Oczywiście to, co zawsze dodaję, wujków się trudno nawraca, bo wujkowie są mądrzy, szczególnie wobec siostrzeńców, bratanków i siostrzeniec siostrzenic i dlatego trzeba powiedzieć wujku, takie mam wątpliwości, to jest taka książka, tam Pana takie lego o New Age czy coś innego, jakiś artykuł, w, żeby się wujek nie obudził, przepraszam, jak ktoś mówi, z ręką w nocniku, że nagle jakieś. Ręką z pierścieniem, nawet. ręką Ręką pierścieniem w nocniku, że jakieś niepokoje, w małżeństwie coś się dzieje, modlić mu się odechce i ta komunia zaczyna go drażnić, bo to są takie objawy e, aliansów i romansów z różnymi energiami nieczystymi. No tak, i ze zbawieniem mogłoby być kłopotych Bóg jest Tutaj, zazdrosny, Bóg mówi kochaj mnie, Bóg mówi kochaj mnie, żadna kobieta nie pozwoli, żeby mąż mówił Ja cię kocham, ale jeszcze do sąsiadki wpadnę na takie dopieszczenie, tylko nie to nie będzie współżycie, tylko dopieszczenie. Absolutnie nie. Bóg ma moc wystarczającą, nie trzeba się podpierać. My, chrześcijanie, katolicy, nie musimy się podpierać żadnymi innymi energiami. Bóg jest wszechmogący. Nie, tu chyba trzeba jasno i konkretnie powiedzieć, że to nie są żarty takie takie. A, no nie, żarty, żarty, to nie. Romansiki z, ze złymi mocami, bo to ma zły skutek po prostu. To, to chodzi o życie. No. Mhm. E, I teraz pisze Elżbieta. E, moje pytanie brzmi: jak mam postąpić i w jaki sposób pomóc mojemu chłopakowi? Jacek ma 33 lata, a sytuacja wygląda następująco ponieważ długo mnie nie było na stałe w Polsce, spotykaliśmy się, kiedy przyjeżdżałam na urlopy, obecnie jestem na stałe. Spędziliśmy ze sobą wiele miłych i szalonych chwil. Z mojej strony mogę powiedzieć, że coś zaiskrzyło pomiędzy nami, tak też odbierałam w stronę Jacka. Ostatnio w poważnej rozmowie powiedział, że choć to kiedyś już sugerował, że nie potrafi zrobić kroku dalej w tej znajomości i zachowywać się tak, jakby tego pragnął, mimo tego, że mnie lubi. Wszystko przez to, że jak twierdzi ma serce z kamienia i uczucia są gdzieś oderwane. Widzę też, że on cierpi z tego powodu, bo nie potrafi sprostać prawom znajomości, dawać z siebie. Proste napisanie smsa czy zadzwonienie dla mnie jest problemem. A mnie to smuci, bo widzę, że nie myśli o mnie, czy się interesuje. Co gorsza, sam nie wiem jak, sam nie wiem jak postąpić, chyba sama. Chce się ze mną a przepraszam, sam nie wie jak postąpić. Chce się ze mną spotykać i nie chce. Yy, chce czegoś i nie. Do tej pory sama próbowałam mobilizować go, ale widzę, że to nie ma sensu, co bardzo mnie boli, bo jestem kompletnie bezsilna. Nie wiem, nic nie mogę zrobić. To wszystko myślę. Jest następstwem rzekomego wyleczenia się z depresji, w jakiej się znalazł parę lat temu, kiedy to zostało rzucone przez dwie dziewczyny. Chyba tego nie uporządkował, bo teraz jest inwalidą w tej sferze, a przecież jakże istotnej. Co robić w tej beznadziejnie skomplikowanej sytuacji? Przecież on potrzebuje pomocy. Serce mnie boli na myśl, że nie jest i nie będzie szczęśliwy. Proszę Państwa, chyba diagnozę do tej sytuacji postawił w swojej książce Dzikie Serce John Eldridge. To, to nazwisko i tytuł ten pada w naszym programie niejednokrotnie. Wiele wskazuje. To, to załamanie się po odrzuceniu przez dwie dziewczyny. Wiele wskazuje na to zjawisko, które jest u mężczyzn coraz częstsze. Uzależnienia swojej męskości od pochwały i akceptacji przez kobietę. To się dzieje od, spowodowane jest tym, że ojcowie się wycofują. Nieraz trochę są odpychani przez żony. Dziecko zostaje samo, syn zostaje z matką i uczy się, że matka go chwali daje mu energię do życia i potem już taki człowiek jest uzależniony od kobiet. Nie w sensie erotycznym, w sensie właśnie nadawania męskości i on będzie szukał. Dwa razy dostał tutaj kosza od dziewczyn, załamał się totalnie, bo to kobieta jest źródłem męskości i teraz być może boi się wobec ciebie, że nie jest facetem, że jest chłopcem, że się wyda, że jest słaby i że ty mu dasz kosza kolejnego, nie zdał u ciebie egzaminu. I dlatego, jak mówi serce ma kamienia, serce mu się zrodziło. Trzeba go wysłać na kurację przede wszystkim do Pana Boga, bo Pan Bóg tylko leczy serce do głębi. Oczywiście może to być leczenie jakieś psychiczne, psycholog też może być, tak jak jeśli trzeba, to żaden wstyd i hańba. Ale praca duchowa doprowadzenie do Boga, który zmienia imiona, leczy serca, nadaje męskość. Natomiast dziewczyna może to dyskretnie z pewnego dystansu animować, natomiast nie przejmować sterów. Sama ona nigdy mężczyźnie nie da męskości. Kobieta obudzi męskość, wiadomo jak. Natomiast nie nada męskości. To trzeba wysłać do księdza, do kolegów. Właśnie co ja mówię na Orlomperdź, właśnie na żagle, właśnie na obóz. Na sprawdzenie siebie, na, na nagranie w piwnicy. odpowiedzialności za własne życie. I posz, tak, i po wyprowadzenie się właśnie od mamy, jeśli, to, jeśli, to, jeśli ten człowiek no. mieszka z mamą, czy ograniczenie kontaktów, bo niekiedy te instrukcje są od mamy dwa razy dziennie telefoniczne. Wspólnota też. Tutaj no, myślę, że, że jest no bardzo to bardzo istotna sprawa. Wspólnota, wspólnota właśnie, i proszę Państwa, wspólnoty dzielą się na dwie grupy. Wspólnota jako ucieczka, jako proszek od bólu głowy. Pójdę i tak jest miłe, tak nam tam fajnie w tej wspólnocie. Te dziewczyny tak mnie lubią, bo jestem taki grzeczny. I Wspólnota, które, przepraszam, daje po Bożemu kopa także się idzie. No w właśnie, jeżeli ktoś rzeczywiście szuka formacji, no to zazwyczaj przychodzi taki moment, że, że nie ma innej możliwości, jak nie dostać kopa, ale tego pozytywnego. Bożego, no, może być bardzo trudny, Bożego, być bo... bardzo trudny ale, ale nie ma innego wyjścia, no, żeby I... zostawić to wszystko, co, co człowieka zatrzymuje. Pamiętam, proszę Państwa, w seminarium, jak nas właśnie wysyłali pierwsze dni ogród, robota fizyczna a, a, i zwożenie drewna tam na budowę nowego seminarium na Bielanach i przepraszam, te kibelki osławione. A potem szpital, znaczy szpital, to już ja miałem epizod szpitalny po święceniach, ale y, obcy ludzie ciągle gdzieś jakieś parafie nowe, y, kancelaria, y, Katecheza, nigdy nie zapomnę na, brudne, na brudnie moich praktyk katechetycznych. Drżałem cały, i proszę Państwa, miałem ochotę się schować po uszy do jakiejś nory, żeby mi wszyscy dali święty spokój, ale jeśli dzisiaj załapałem trochę samodzielności i męskości, to Kościół mi to ogromnie pomógł i ta cała formacja seminaryjna, kapłańska. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy państwa za tydzień do kolejnej audycji Katechizm poręczny. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem